Szanowni Państwo, w tym zacnym gronie reprezentantów piackiej kultury i przyjaciół naszego miasta mam zaszczyt dokonać symbolicznie, wspólnie otwarcia wystawy poświęconej naszemu, pochodzącemu z Bieli Podlaskiej, Bogusławowi Kaczyńskiemu. O ile znakomicie jest jego postać znana szerokiej polskiej i światowej publiczności ze względu na wyjątkowe dokonania na pod kultury wysokiej, o tyle nie wszyscy mają głęboką znajomość tego, kim był, zanim z Białej Podlaskiej wyruszył w wielki świat. I część tej wystawy właśnie te tajemnice przed nami odsłania. Jesteśmy dumni, że wspólnie z Fundacją Orfeo, z panem prezesem Zbigniewem Napierałą i jego współpracownikami, a proszę pozwolić mi podkreślić, są to przyjaciele Bogusława Kaczyńskiego, z którymi fundację założył, przynosimy nie tylko mieszkańcom Białej Podlaskiej szeroką wiedzę o tym, jak wyjątkową był postacią, jakie znaczenie ma nie tylko dla świata kultury, ale także dla nas, mieszkańców Białej Podlaskiej. Wystawę uważamy za otwartą. Ponieważ Biała Podlaska jest stolicą rowerową Polski, nie mogło zabraknąć tego eksponatu od pani Ewy Filipiuk, pożyczony. I tutaj proszę zobaczyć na fotosie, co my tu mamy. Mamy tu kawałek czego? Jest, proszę, jest stary rower i młody Boguś, prawda? Boguś, który jeździł na rowerze i dziewczyna, tajemnicza dziewczyna, która mu towarzyszyła, na paru zdjęciach ją mamy, i też rower obok, tak? Tutaj mamy sarenkę. Właśnie proszę zauważyć, że właściwie Bogusław bardziej tu patrzy na sarenkę niż na tę dziewczynę, ale to nie jest przypadek, dlatego że Bogusław opowiadał, że sarenka przychodziła do jego domu, do ogrodu, na ganek. I że ojciec ją przepędzał, a Boguś ją witał, taką młodą sarenkę, więc też tutaj mamy. Drodzy Państwo, Bogusław też opowiadał taką piękną historię, że kiedyś był na Florydzie u przyjaciół i miał tam spędzić święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok wśród palm, było cudownie, miła atmosfera, i on w pewnym momencie powiedział: nie, stop, ja nie mogę tutaj być. Tu są palmy, tu nie ma choinek, tu nie ma śniegu, nie ma polskich potraw, nie ma domu rodzinnego. I co zrobił? Kupił bilet lotniczy, wsiadł w samolot do Polski i pojawił się u rodziców w Białej Podlaskiej. Stąd ta inscenizacja stołu rodzinnego, wigilijnego, i ta przepiękna choinka z zieleni miejskiej pożyczona dla nas przez pana prezesa Awaltowskiego. Pan Krzysztof wymienia w trakcie osoby i instytucje, które z nami współpracowały. Oczywiście jak najbardziej oddaję głos, ponieważ tych instytucji jest jeszcze kilka, ja najwyżej będę uzupełniał. Proszę Państwa, instytucji jest bardzo dużo, ja nie wszystkie pewnie wymienię. Muzeum Historii Katowic, Telewizja Polska, oddział w Katowicach, Teatr Muzyczny w Lublinie, Teatr Muzyczny w Gliwicach, Szkoła Filmowa w Katowicach, Kieślowskiego. Tak. Zieleń miejska wspomniana, tak, która nas wsparła tą wspaniałą roślinnością, ale również i osoby prywatne, proszę Państwa, ponieważ wystosowaliśmy odezwę do mieszkańców, która odniosła skutek, i są na tej wystawie również eksponaty nas, Białczan, moi Państwo. Między innymi wspomniana Ewa Filipiuk, pani Gabriela Stefaniuk też ma swoją użyczyła nam konika na biegunach, bo tam to jest też specjalnie, tutaj proszę Bogusia, konik na biegunach jest tam, a tutaj no taki, które dziecko używało. Wszystkim tym osobom i instytucjom kierujemy serdeczne podziękowania, zresztą te podziękowania są zaraz przy wejściu po Państwa prawej stronie, także bardzo, bardzo tym wszystkim osobom indywidualnym, instytucjom bardzo serdecznie dziękuję. Ja chciałbym jeszcze też podziękować szczególnie Ani Habrewicz, którą niestety rozłożyła choroba, dyrektor zarządu Fundacji Orfeo imienia Bogusława Kaczyńskiego, i Ewie Titow, którą sprawy rodzinne zatrzymały w Warszawie. One bardzo pomagały przy tej wystawie, także to też wspaniałe osoby związane z Bogusławem Kaczyńskim przez wiele lat. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o eksponaty, jest ich tutaj naprawdę dużo, są ordery odznaczenia, są różne
nagrody, które Bogusław otrzymywał, dyplomy honorowe. Tego jest naprawdę mnóstwo. Można tutaj też poczytać troszkę na tych kartkach. Można obejrzeć zdjęcia rodzinne. Tutaj są właśnie z rodzicami i z jego siostrą, z którą utrzymywał kontakt serdeczny do końca życia i marzyli o tym, żeby wspólnie zamieszkać w Konstancinie na emeryturze. Ja myślę, że pan prezes wieloletni, przecież przyjaciel Bogusława Kaczyńskiego, który utorował mu drogę kariery, może powiedzieć więcej od siebie, bo przecież poznał Bogusława Kaczyńskiego, zachwycił się nim i sprawił, że Bogusław stał się wielką gwiazdą telewizji. Ja byłem wtedy, miałem 27 lat i zostałem dyrektorem Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu. Ponieważ w rodzinie mój ojciec był dyrektorem orkiestry mandolinistów współpracujących z Polskim Radiem, mama też grała na pianinie, więc dom był pełen muzyki. Więc ja, zostając szefem radia i telewizji, uznałem, że trzeba promować operę, muzykę klasyczną, balet i potrzebowałem do tego człowieka. No i jeden z kolegów podpowiedział mi, że jest taki dżentelmen w Warszawie, nazywa się Bogusław Kaczyński. On przyjechał do mnie. Ja spojrzałem na człowieka w muszce, bardzo ciepłego, bardzo mówiącego z wielką pasją o tym, co on chce po prostu zrobić. Więc powiedziałem, dobrze, zrobimy pierwszy program i po tym programie ocenimy, czy będziemy dalej współpracować, czy nie. Pamiętam, że wróciłem z pochodu 1 maja, poszedłem do studia i zobaczyłem pierwszy program operowy Hipropo Bogusława Kaczyńskiego zrealizowany w Pałacu w Kórniku. I już wiedziałem, że jest to gwiazda. A ponieważ miałem dobrą rękę do kreowania gwiazd, bo przedtem, przez moje 24 lata, byłem szefem agencji artystycznej Estrada i stworzyłem kariery między innymi Laskowika, Kabaretu Tej, Sośnickiej, Kozidra itd. itp. Wszyscy u mnie byli, Villas, Fok itd. itd. Więc po prostu wiedziałem, że Bogusław jest naprawdę diamencikiem, który się będzie trzeba oszlifować i będzie wspaniałą gwiazdą telewizji polskiej. I tak się stało. I to, co on robił dla rzecz popularyzacji opery, operetki, muzyki klasycznej, baletu, trafiało po prostu do wielu, wielu, wielu domów i, jak to się mówi, pod strzechy. Także miał tą łatwość też, zdolność oratorską. Dlaczego? Dlatego, że miał wielką wiedzę humanistyczną, z dziedziny literatury, poezji, malarstwa. Więc był zresztą bardzo starannie zawsze przygotowany do każdego programu. Także muszę powiedzieć, że właściwie przez wiele, wiele lat ja byłem jego jednocześnie mecenasem i pracodawcą, potem byłem dyrektorem drugiego programu Telewizji Polskiej, więc Bogusław też współpracował ze mną. No, a potem to przyszło mi opiekować się z nim, kiedy był naprawdę sam na tym świecie. Nie miał nikogo, bo siostra zmarła wcześniej w Sztokholmie i w tym samym czasie on dostał udaru i to była jedna wielka walka, żeby z powrotem wrócił. I on wrócił. Wrócił na scenę, wrócił znowu do swojej ukochanej Krynicy. I trzeba pamiętać, że on również był kreatorem i wspaniałego festiwalu w Łańcucie. Kierował mu przez 28 lat festiwalem w Krynicy. Także był to człowiek, wielka orkiestra. I dzięki temu miejscu, gdzie się tutaj urodził, właśnie coś tutaj było specjalnego, jakaś sól tej ziemi, że wyrósł tak wspaniały po prostu człowiek i tak wspaniała gwiazda.